Serwus, z tej strony Jasiek i witam was, kochani, w grze, którą uwielbiacie, którą wręcz kochacie. Jestem tego tak pewien, jak jestem pewien, że 2 plus 2 równa się 5, czyli The Sims 4. Zresztą wy jesteście i tak mądrzy, więc pewnie zajrzeliście w tytuł odcinka albo miniaturkę zobaczyliście i wiecie, że to The Sims 4. Przepraszam bardzo, czy ja teraz chciałem zrobić wam niespodziankę, że wy powiecie: wow, nawet nie myślałem, że to jest The Sims 4. Ja dawno naprawdę nie nagrywałem tak sporo jak teraz i coś mi chyba siada na łeb. Zresztą widać, że aż mam te włosy roztrzepane jak kogut z rana. Słuchajcie, Kuba Ociepanie zrobił taki piękny domek, który wygląda jak ten domek, który chcemy razem z Sysią mieć we wsi, gdzie zamieszkamy. Nawet tutaj popatrzcie, ludzie mu komentują, że jakiś liczny, piękny. To się nazywa dobre community. To pokazuje, że jesteście naprawdę wspaniałymi widzami, że nie jesteście jakimiś toxic haterami, którzy napiszą gówno. Lecimy z moim nowym życiem w The Sims 4, a w zasadzie nie moim, ponieważ chciałbym stworzyć profil mojego syna, którego nazwę oczywiście, z racji, że jestem Jasiu, to nazwę Stasiu Dąbrowski. Będzie to jakby uniwersum, w którym ja już nie żyję, bo to jest, dajmy na to, 40, za 40 lat, jak mnie już nie będzie. Stasiu Dąbrowski jest już takim troszkę dorosłym kawalerem i wygląda tak. Ej, Twempalinga. Bez przesady, moment. Ludzie, czy wy uwierzycie, że ja kiedykolwiek byłbym w stanie zapuścić taką brodę, albo, nie wiem, moi potomkowie? No nie, 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 zróbmy coś, co jest realne, chociaż w minimalnym stopniu. Uwaga, to nie może być mój syn, bo przede wszystkim broda, to jest mój syn. Stasiu, przepięknie wyglądasz. Powiem wam szczerze, że zawsze marzyłem o takim afro. I nawet jak tworzyłem ten ideał kobiety, to stworzyłem ją z różowym afro. Nie wiem, czy pamiętacie, to było kilkaset lat temu, gdy jeszcze dinozaury chodziły po ulicach. Stworzyłem z różowym afro. Do dzisiaj Sysia czasami ubiera afro, jak mamy randeczkę czy coś, ale wiecie, nie będę wam zdradzał, bo to już jest za bardzo intymne. Tak czy siak, jedno różowe afro niedawno sprzedałem fanom. Bawcie się dobrze. Okej, pora na cechy. Chciałbym, żeby po tatusiu miał miłość, romantyczność. Żeby po tatusiu był geniuszem, znawcą sztuki, smakoszem, miłośnikiem muzyki, małolem książkowym, perfekcjonistą, ambitnym dzieciem oceanu, dzieciem wyspy. To nie, mistrzem parkietu! O tak! O tak! Czyż to moje ruchy? Czyż to ja tak się ruszam? Dobra, to są moje cechy, ale z chęcią wylosuję geny. Zazdrosny, leniwy, kreatywny, to po Sylwii, to znaczy... Dobra, powrócę do tych moich cech, ja przepraszam bardzo. Cechy tatusia, no i cechy oczywiście mamusi, czyli mistrz parkietu. No i pięknie. Jak, Stasiu, podoba ci się to? Trochę uśmiechu, więcej morda. O, mordeczko, pięknie, podoba ci się. I nawet masz wąsik, taki jak twój stary, gdy trochę się postara i zapuści. Podoba mi się to, Stasiu. Tylko czekaj, zdejmę ci ten sznur. Co ty, hopie, wiem, że to witam w kolejny dzień w piekle i dla niektórych życie to może być rzeczywiście udręka, ale bez przesady, ze sznurem, hopie. Trochę elegancji. Co jest? Co jest? Jak ja mam sprawić, żeby to był mój syn? Ja pierniczy, cringe, alert. Hop, chciał powiększyć bociana. Skoro mój syn... Skumsz, o, dodać trochę, prawda, mięśni i szczupłej sylwetki, mordy. Ale nie, dobra, nie przesadzajmy, bo zaraz będzie, że... Co ty, Jasiek, ty tak nie chodzisz na co dzień? A co, ty widzisz mnie na co dzień? Teraz, jak nagrywam często, prawie codziennie odcinki gamingowe, to nie widzisz, co tam mam pod stołem. A skąd ty wiesz, że ja w takich gadkach teraz nie siedzę? Przeszedłbym się, by ci pokazać, ale boję się, że zaimponuję. Dobra, to już tungs. O, ty, jeszcze Stasiu. Ostatnia rzecz, żebyś do tatusia był taki podobny. Wenu, to pokaż tatusiowi brwi, cię ucacę. Pokaż mi tutaj brwi. Staśku, tryb edycji detali. O. Jak powiększyć brwi? Nie. Nie. Da się powiększyć brwi w tej grze? Weź mi ktoś podpowiedz. Halo, klikam w te brwi, no. Przepraszam bardzo. O, jest. Przepraszam, mam tutaj. A ja nie zauważyłem. No, po tatusiu, mordeczko. Ale ciasteczko. Dziewczyny. Chłopaki też zresztą. Jak oglądacie to, to proszę popatrzeć, jakie cacusko tutaj was stworzyłem. A pokaż tatusiowi, jak się ubierzesz tak to elegancko.
Pięknie. Tutaj górna część ubioru. To jest sportowy? O, spoko mi jeszcze do spania, spoko na imprezę. Spoko. Okej, okay, wszystko. O, Stasiu. Ale żeś mi też zaimponił takim stylem. Awangarda. Za 40 lat mówię wam najbardziej mądne rzeczy. Tylko weź ty, Stasiu, te okulary, żebyś ty widział cokolwiek. Zrób ty, proszę, dzióbka jakiegoś, buźkę, jakąś minę. Stasiu, wyprostuj się. No, Stasiu, trochę zaszalej, dawaj. Taki szalony zrób. Taki, kurde. O, fajne, fajne takie się podoba. Ja nie wiem, o co chodzi. Mega spoko. Co wybierz? Porę roku do gry? Wszystkie chcę. Dobre lato. Czekaj, Stasiu. Tato się cię zadba. Fajna to, patrz. Cyk i tera. Brakuje pieniędzy do umieszczenia na parceli. A my ile mamy, Stasiu? Tylko 18 tysięcy simoleonów ci przepisał tatuś. Czekaj, ja już tu zadbam o ciebie, żebyś ty mi chopie nie zmizerniał. Kody The Sims 4. Ja pierniczy 50 tysięcy. Dobra. Wyposażony, no, mordo. Do tego działa. O, shit! Za małą działkę żeśmy kupili, Stasiu. Jest problem. Jest problem i to spory. Staśko, kurde, który... Nie no, albo nie będziesz miał sypialni, albo nie będziesz miał kuchni z salonem. Wyprowadzam cię. Ty tu jednak nie możesz zamieszkać. O, pa, jakie duże działki. 50 na 40. To tyle. No, żeby się nie zmieściło do kamerki. Bo to naprawdę duży. Dawaj, Stasiu. Wpierniczaj się tu. O, jakie pole, jakie duże pole. Ja pierniczę, Stasiu. Żeśmy się dorobili zarąbiście. Działka z linią brzegową. Blisko natury. Ale dzieci będą drzeć się na dworze. O, prawdopodobnie jeden lub więcej obiektów. Co nam usunęli? Drzwi pewnie, drzwi. Albo okna. O, shit. Już i tak będzie wyglądać moja chata w prawdziwym życiu. To matko, nie wyjdę z niej do końca mojego life. Kamień, o. O, shitens, o matulu. Jak to teraz wygląda? O kurde, jeszcze okna zniknęło. Stasiu, a ja nie pamiętam, jak to tutaj było rozplanowane, jak te okna. Będę musiał nad tym przysiąść. A pokaż mi tu dół domu, pokaż tu. Znaczy, kurde, to jest piwnica. No, piwnicy nie planowaliśmy. O! Ty, no tutaj elegancja Francja, ty, proszę bardzo, kontury takie. Tutaj będzie okno. Tutaj będzie takie okno, takie, o. Jak do akwarium, co jest, ja pewnie. Ale to dziwnie wygląda trochę. Jak te okna teraz umieszczam, może ja powinienem do projektanta teraz pojechać i mu powiedzieć, hopie, przerabiamy dom, to dziwnie wygląda. To z tej strony wygląda jak dom w Minecraft. Witam w moich klockach. A, ja wiem dlaczego, kurde, bo przecież patrz tu. Tu jeszcze jest dach. No i teraz to już nie wygląda jak dom w Minecraft, a prawdziwy, wiesz, Las Vegas. O matko, jak Sysia to zobaczy, to pewnie będzie miała. A nie, to nie tak ma wyglądać. Nawet nie myśl, że to u nas tak będzie wyglądać w prawdziwym życiu. No przecież to wygląda świetnie. A jeśli uważacie inaczej, no to może macie rację. No i tak sobie właśnie wyobrażam dom, nie? Totalnie inaczej będzie wyglądał, ale nie przejmujcie się tym. A tutaj chcę tak. Tuje. Ile hajsu idzie na te tuje? No tak, weź tu 0,6 hektara odgromadź. Nie, kurde, wiecie co jest najgorsze? Ja teraz zrobię ten dom i pomyślę sobie, że jest spoko. Przyjdzie Sylwia i mi to wszystko usunie. Więc może zróbmy tak. Staśko, słuchaj, bracie mój ty, to znaczy bracie, synu mój, przedłużenie mojego rodu. Ty mój piękny krzaczaczo brwisty. Ja póki co cię tutaj zostawię. Zaraz przyjdzie mamusia i tutaj wszystko udekoruje, bo ona się na tym zna. Ona też lepiej gra w Simsy. I w następnym odcinku pochwalimy się, co dokładnie tutaj zmalowaliśmy, jak ostatecznie wygląda dom i jak ostatecznie wygląda działka. Także siak, bardzo wam dziękuję za to, że ze mną dzisiaj byliście. I mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i już za wami tęsknię. Jeśli obejrzeliście do końca, napiszcie Jasiu, super fryz.